Servus, witam w 5. odcinku serii Tradycyjna Polska Kuchnia. Zapraszam Cię do obejrzenia przepisu na barszcz burakowy. Składniki: 1 kg buraków, 0,5 kg kości wieprzowych, kilka suszonych grzybów, 2 liście laurowe, 2 ząbki czosnku, kilka ziaren pieprzu czarnego, włoszczyzna, zakwas buraczany, cukier, sól i pieprz. W tym przepisie wykorzystałem żeberka, z których wykroiłem mięso, a kości dodałem do wywarek. Do żeberek dodaję włoszczyznę, liście laurowe, suszone grzyby, ziarna pieprzu oraz jedną łyżkę soli. Wszystko zalewam 1,5 litra wody. Wywar oraz osobno buraki gotuję przez 1 godzinę. Po czym wyciągam włoszczyznę, którą wykorzystam do sałatki z tuńczykiem. Zapraszam do obejrzenia tego filmu. Mięso z grzybami gotuję jeszcze przez godzinę. Mięso wyciągam z wywaru i dodaję wyciśnięte ząbki czosnku. Dodaję starte buraki na grubych okach, 250 ml zakwasu buraczanego, 1 łyżkę cukru. Tak przygotowany barszcz podgrzewam jeszcze przez 15 minut. Uważaj, by się nie zagotował, to ważne. W tym przepisie dodaję do barszczu ugotowane mięso, które zostało mi z wywaru. Możesz je również zastąpić fasolą. Jeśli mowa o fasoli, to zapraszam Cię do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Tradycyjna Polska Kuchnia, w którym przygotuję fasolę z mięsem, kiełbasą i pomidorami. Życzę smacznego i do miłego oglądania.